No tutaj mówimy o tym, że przyjaciel nie może ukrywać najgłębszych tajemnic, a Mareczek wszystko kryje. No, to nie można. No. Teraz tak. Niektóre osoby mówią w ten sposób, ale nikogo nie kocha, nikt go nie kocha. I tak z Mareczkiem Ewka uciekła, się skończyło. To nie jest przypadkiem, i takie spojrzenie na sprawę nie jest przypadkiem tego, że naprawdę często się zdarza. Człowiek się wiąże z kimś i nagle przyjaciele schodzą na dalszy plan, przyjaźni się często kończą. On już daje to, bo on nie tylko, że mnie kocha, jest moim przyjacielem. Skończył się na przyjaciele. To nie jest powiedziane, że każdy musi mieć 31 przyjaciół. Wyrozumiałość. I jeżeli to jest jedna osoba, to jest powiedziane, że koniecznie trzeba się rozrwaniać na wiele przyjaźni. Ale to zależy, bo to tak pani Boże się niejasno wyraziła, no może pani jednak nie odpowiedziała na takie postawione pytanie, może nie wprost, a mianowicie miałam przyjaciółkę, wtedy tam poza mąż, to co ja jej dawałam. Znalazłem swojego męża. Koniec, odpycha mnie. To się zdarza. I wtedy, na pewno tak jak z wieloma stratami w życiu, mogę mieć pewną trudność, żeby to zaakceptować. Czasami nie stało, no mogę mieć trudność. Właśnie, mogę mieć żal, to nie? Mogę mieć żal, ale ten żal to jest na ogół takie sycenie w sobie małej dziewczynki czy małego chłopczyka, któremu odebrano zabawkę. Dlatego, że utrata czyjejś mojego to uderza. Bo uważałam, że ja to, co ja daję, to jeszcze jest coś innego niż to, co ona dostaje od swojego zakresu. Okazało się, że zastępowalne to tak. I okazało się, że ta przyjaźń między nami, bo to zwykle jest między dwoma osobami, przyjaźń między dwoma osobami nie była jednakowo intensywna. I czasami, to tak w miłości, to już bywa i w rozmaitych innych relacjach, że ktoś zainwestuje dużo więcej, a po drugiej stronie są mniejsze potrzeby. I to nie znaczy, że przyjaciółmi mogą być osoby, które jednakowo bardzo i jednakowo to samo od siebie oczekują. Czasami ktoś oczekuje dużo mniej. I to zresztą na przykładach najlepiej zobaczyć. Na pewno mamy takich przyjaciół. Mamy osoby, z którymi się nie musimy często spotykać, a mamy takie osoby, z którymi musimy się często spotykać i one muszą. Ale też mamy takie osoby, z którymi my bardzo chcemy się często spotykać, a one cieszą się naszą przyjaźnią, ale mają zaspokojone potrzeby na dużo niższym poziomie częstotliwości. Ja mam taką przyjaciółkę, która ilekroć, i to jest moja przyjaciółka od naprawdę niepamiętnych czasów, jeszcze ze szkoły. I bardzo zapewne, bo się kochamy, bo jesteśmy ze sobą niezwykle szczere, zżyte. Wszystko się dzielimy i zawsze wiem, że ona chciałaby kontaktu ze mną dużo częstszy. Ale ponieważ niejednakowo żyjemy, nasza szalenie dużo pracuje, a ona jest dużo mniej, no to ona nawet nie ma do mnie pretensji. Natomiast nadal miałaby pragnienie. A ja nie mam do niej żalu o te pragnienia, ale nie mogę jej sprostać. Więc i to nie rzutuje na jakość przyjaźni. Ona jest zatrudniona przez faraona. To tak samo bywa z wieloma rzeczami, że te potrzeby ludzi, one nie są jednakowe, indywidualne, osobowościowe różnice mogą powodować ciekawe konfiguracje. Na przykład może być przyjaźń między osobami, z których jedna niezwykle jest wylewna, a druga bardzo powściągnie. Ale nie zmienia to faktu, że panuje między nimi
życzliwość, tak, przyjaźń, wsparcie. Tylko te walory wymiany między nimi są dosyć trudne, bo jednak my, odkrywając się i pokazując naszą intymność, oczekujemy. Co powiedziała? Oczekujemy czegoś podobnego z drugiej strony. Jeden oczekuje czegoś podobnego, a drugi się cieszy, że na przykład cokolwiek, bo ktoś cię rozumie. A poza tym te drogi życiowe ludzi są przecież bardzo różne. I przyjaciele to nie są osoby, które przeżywają to samo. To są często parę przyjaciół, których jedna jest po prostu w czeku urodzona szczęściana, a druga może być ofiarą losu. A przyjaźń, sama nie wiem, to będzie się porozmawiać. Jedna będzie godzina na to, tak na swoje życie, a druga godzina na swoje, jedna w ogóle nie ma. Ale wystarczy, że się kochają, rozumieją, oddają sobie uwagę. A co ciebie oszukała, ta Litka? Zrobiła mi klucze, no ale... No to po co chciała, bo nie miała, to trzeba powiedzieć, że nie mam pożyć, widać czy jak, ale ona będzie miała już teraz, nie martw się. Ale to często powoduje, skoro właśnie takie gry, skoro on nie ma dla mnie czasu, prawda? To ja nie jestem dla niego ważny, bo nie ma dla mnie czasu. Ja wiem, że to jest cenny ten czas. Czasem gdzieś takim tylko to mi wskaźnie teraz. Jestem dla kogoś ważny czy nie? A znalazł dla mnie czas czy nie? No ale jeżeli mamy do czynienia z taką naprawdę przyjaźnią wysokiej próby, to my wiemy, że to nie jest zdrada, że to nie jest wybieranie kogoś, kto jest bardziej atrakcyjny, tylko to jest po prostu inna droga życia. Dziękuję bardzo. Sobie 40 nauczycielom gimnazjum, którzy w wyniku tej reformy wiemy, że stracą pracę, związane z Wydziałem Edukacji. Co pan powie 220 nauczycielom, którzy od 1 września w naszym województwie stracą pracę? Co pan powie 1000 nauczycielom, którzy... Ona jest głupia, bo przecież wie, że ty jesteś teraz cięty na niepotrzebne rzeczy, to poszła. Przez 28 dni się nic nie je, bo to jest taka kuracja Majera, że nie je się 28 dni w Wiesiu. No i dobrze, no i co tam było na tym Ursusie, tłumacz? A chcesz coś zjeść? Nie, nie jestem. No to powiedz, bo... Bo jest co jeść. Dzisiaj jest Boże Ciało i po prostu cieciowa upierdoliła kurczaka, obcięła mu łeb i ugotowała.